O, jakaś niespodzianka. Coś się stało na drodze. Jedziemy teraz na Dobre Żarcie. I niespodzianka, jeszcze w jedno miejsce. Jakiś wypadeczek. Kierują ruchem. Na grubo widzę. Bardzo grubo teraz. O ja. Na grubo. Bardzo. Policja. Nawet. No i to dużo policji. Słuchajcie, jedziemy na Dobre Żarcie. Karczek Strzyżawa. Najlepsza karkówka w Bydgoszczy. Nie? Nie wiem, nie byłem, ale jak ja też będę, nie byłem, to się przekonam. Ale się przekonamy. La Maneta poleca i Arek. Lecimy na Dobre Żarcie. Nagramy vloga z tego. Pyszne. Pyszne. Zmęczyłeś się, Kuba? Po enduro? No, tak, no. Kuba live'a robi. Tak, powiem wam tak. Live'owi całemu i kamerze. Tak trochę się zmęczyłem, a trochę nie. No, a ja się w ogóle nie zmęczyłem, ale ręce mnie bolą, bo dawno enduro nie jeździłem. Aha. Zamówimy sobie taką porcję wielką, że będziemy, nie zjemy. Że nie zjemy chyba. A jaki sos, Tomek, będziesz brał? Dobry. Dobry? Największa karkuwa w Polsce i najlepsza. Bo to z dinozaura podobno. Z dinozaura karkówka. Kuba, zrobimy dymy w knajpie? Zrobimy dymy? Ale jak się najemy. Dobra. Szykuje się nam tutaj jakaś awantura, bo słuchajcie, jak kto będzie stawiał to żarcie? Ja to wam powiem tak, nie jestem aż bardzo głodny, może już tam nie pojedziemy, co? Nie jest aż tak głodny. Tomek aż nie jest tak głodny. Ja nie będę stawiał. Ja nie. Klaudia bułek narobiła. A to nic tam nie mówiłeś, że bułki są. Kuba już zjadł. Kuba zjadł. Tam jeszcze 5 bułek jest. Coś ty. 5 bułek. A to niepotrzebnie nie, jedziemy nie. Tam do tej knajpy. Wjeżdżamy do Bydgoszczy. A z strony Fordonu. Tam jeszcze 5 bułek. I już jesteśmy. Dziadek, 5 bułek, gumy jeszcze. Gumy mamy balonowe? Nie. Balonowe? No, balonowe. No, balonowe. Umiesz balony robić? No. Tak? A ty tam umiesz balony robić? Tak. Ja tak średnio. Ciekawe, jakiego byś mi zrobił. Tego balona. Ja takiego wielkiego umiem robić. No wiedziałem, że wjedzie tym rowerem. No jeszcze będziecie odpychać. Najgorsze to są kobiety na rowerach z koszykami. Mówię ci, zawsze ci wjedzie. Nie ma opcji. I jeszcze tak chybotliwie latają na tych rowerach, że... Może wczorajsze? Nie, to tak, już tak, wiesz, ten sposób wsiadania zawodowy. Tu napadało dopiero. Kilometrów, 6 kilometrów panowie. 6 kilometrów i jedzenie za nami czeka. Jerry! Jerry jest? Jest Jerry. A La Maneta? La Maneta nie, nie jechał. Nie był głodny. Jajecznicę zjadł rano. La Maneta mówi, że jak rano zje jajecznicę, to mu do wieczora starcza. I taka jajecznica enduro. Jaja w trusia. Podobno. O, trolejbus jedzie. Czy jakiś tramwaj? Z jednego jajeczka od strusia i najedzony na cały dzień. Wiesz, jaki strus ma duże jajko? O. Duże jaja ma struś? A nie ma? To jest... Struś nie ma! Struś nie ma dużych jaj, tylko duże jaja daje. Aha. Blisko. Tomek, daleko jeszcze, bo ja już głodny jestem. Już za chwilę.
Za chwilę? 57. Ile kilometrów? 57. 5 kilometrów. 5 kilometrów. Tu musiało popadać też. No już prawie, prawie dojeżdżamy. Przez ładny most na Wiśle przejedziemy. Znaczy? Wisła. No to jest Wisła. To jest Bryta. Wisła. No przecież w Bydgoszczy jesteśmy. Ale to jest Wisła. Ale tam pisało Wisła. To Wisła jest. Brda to jest, to dwie rzeki tu przychodzą. No. Wisła to płynie przez Toruń. Tu jest Wisła. No Wisła to jest. No to jest... Ty się nie znasz. Brda jest węższa. Co ty gadasz? Zobacz, jaki most długi jest. Długi. Tata, no, to jest Wisła. Tak, tak. No będzie się kłócił z nami? Mam nagrane, to ci potem pokażę, że Wisła to jest. Tu jest tabliczkę masz. Zobacz w lusterku. Nie było. Była, była. Nie powiedzieli, po której stronie to jest Karczek. Podobno nie mogę tego ominąć. O, już stąd będziemy mieli blisko na Toruń. O, Toruń 32. Lecę przez miasto jak raptor. Gasną. Kiedy nie patrzysz, na koło podbijam. Nie no. Siadę za słynny szypator. Brzuch mi do krzyża przyrósł normalnie. A żołądek pół koszulki zjadł. Tak, a żołądek pół koszulki mi zjadł. Z głodu. Ale jakie to fajne tereny na enduro są, Kuba, zobacz. Tylko wszędzie zastawione, nie wolno wjeżdżać. A żebyśmy wypakowali tu sprzęty i między drzewami trochę poupalali. I jest Karczek. Jest Karczek. Wjeżdżaj szybko, bo głodny jestem. Szybko, bo głodny jestem taki, że zaraz umrę. Umrę. Już umieram. Po prawej stronie Lasy Państwowe nad Leśnictwo Toruń. Otwarte. Ludzie zadowoleni, widzę, szamają. Tak, szamają szybko. To tak, tu stawaj, tu. Parking leśny. Ja tam normalnie biegnę, bo... Wbiegasz? Szybko, no! Żebyś wiedział, będę biegł. Tylko, żebyś się nie przewrócił. No właśnie, bo ty już... Bo już raz się przewróciłeś. Kuba ma to... podwinięte spodnie, bo się wyglebił. No to koza kolejnego wywinę, ale jestem głodny jak... Stado wilku. Akurat stanąłeś mi tu w wodzie. No, przypadkowo. Ja wiedziałem, że ty złośliwy jesteś. No i przy strumieniu. Jesteśmy na miejscu. Co się przywróciło? Kają uderza, bo nie jest spięty w ogóle. Ale pachnie deszczem. Dobry. Jak Jerry droga? Dobrze. Dobrze, nie? Ja tu zawsze ścigaczem przejeżdżałem. A nigdy nie stawałem. Nie było czasu. Akurat tutaj można było wykręcić ze 180. Kuba, ty też karkówkę, nie? A ja. Ale medek trzęsie zębami. Jezu, co ty żeś zrobił? Coś tu zrobił.
No to daj mu coś, niech enduro, a nie, bo enduro ma też uwalone. Kuba, co będzie jadł? Chyba karkówka, karkówka. Karkuwa? Karkuwa. To ile bierzemy karkówkę? Raz, dwa, dwa, trzy. Co? Karkówka? Karkówka. Cztery. Karkówka? Karkówka. Pięć. No to ja też tą karkówkę. A ty tą też? No, trzeba spróbować. Jerry chyba zamawia. Jak? Byku? Czekaj, ja muszę tam wejść. My mamy lepsze. Wy macie lepsze? Smacznego. Dzięki. Dzięki. Cokolwiek mi nie kubanka. Co, kubana jadłeś się? No. No to dobra, to jest. To wezmę na ten, na drogę. Ja też nie najadłem. Polecam tutaj karkówkę. Na drugi raz wypróbujemy kiełbasę. Od MRF-y mamy to. Przełożymy, zobaczymy. Ale ta mała jest. No to nic, czy musi mieć wielką klamkę? Nie. Nie musi mieć wielkiej klamki. Ważne, żeby była. No, w sumie. Przesuniesz sobie i nawet będzie ci lepiej, lepszy chwyt będzie. Bo ona jest trochę taka łamana, ta od MRF-y. Pod kątem, a tu to prosto miałeś. Dziękujemy, do widzenia. Czekaj jeszcze chwila, chwila. Co? Widzę. No to co mu to? Żużlowy. A na niego da się wyjść? Podobny do triala, ale to jest na żużel. Bo tu się nie hamuje. No, no nie hamuje, no. A można na to wejść, nie? Nie. Bo nie, Kuba. Lepiej nie. Ale to jest typu zabawka, można, nie? Bo on jest taki. Nie, to nie jest zabawka. Ale tu przyczepiony jest. A jest przymocowany? No jest przymocowany, żeby nikt sobie go nie pożyczył. Wiesz. Takich jak ty, to by to było więcej, to by chcieli, nie? Ale tu nawet hamulca nie ma. To nawet sprzęgła nie ma. No jest, no to masz sprzęgło. No jak to sprzęgło? Jak? No ale linka siada. No a gaz gdzie tu masz? No co ty za... No jest, no co ty? Wszystko no ale biegów jest. Nie ma. No ale po co ci tu biegi, jak tu się nie przyłącza biegów? Bo te motocykle nie mają hamulca. No. Pokaż paliwo. Weź go ładnie skręć, tak jak był. O, Tomek, klamka tobie by się przydała. Głównie daleko trzeba było. Klamka by wyrósł. No. Na następny raz da. Pożyczyć by pożyczyli, no. A byś dał złamaną, no to na klej by się zrobiło i jak znalazł. Na trytkę. Na trytkę. Tak nie jadą na Błyskowo. No. Nie, oni tak do kościoła jeżdżą, wiesz? Dobra, idziemy! Dobra, panowie, do następnego. Nara, Jerry. Otwarte. Michał miał rację. Warto było? No.
zdrowo najedzeni. Zaraz idziemy. Jednak offroadowy. Siema, nara. Elo. No. Jedziemy teraz w odwiedziny do widza. Ale tego to tu nie widziałem. Działo artyleryjskie. Armata. Armata. Dobrze, jedziemy dalej teraz. I co, powiązałeś już? Tak, dobrze. Także fajna knajpa, polecamy. Karczek. Za Fordonem. Bydgoszcz. Wylot na Toruń. Wylot na Toruń. Pokaż tą klamkę, Tomka. To jest nawet lepsza. Lepsza niż wygląda? No. Kajo. Pierwszy pecha miał Dąbroś ze Zdzirą, a teraz Tomek z Kają ma ciągle pecha. A jakie ciągle? To wypadek przy pracy. Tylko... Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.